Hello, my name is Katalina. I'm a librarian. I come, me and my. Dzień dobry, mam na imię Katalina. Przyjechałam tutaj z trójką swoich współpracowników. From Galați, Romania. Jesteśmy bibliotekarzami. Pochodzimy z Rumunii, z miasta Gałaș, nad Dunajem. Near the Danube. So just like in here we found Oder. A tutaj jest Odra, więc Odra spotkała się z Dunajem. And it's a great place for visiting. Jak się wam podoba w Polsce i w Opolu, bo jesteście tutaj na zaproszenie jednej z bibliotek? I'll just use a word amazing or great. Mówiąc o Polsce, to mogę użyć dwóch słów, to znaczy niesamowicie i świetnie. We are here with an Erasmus project. Before coming to Poland, przyjechaliśmy tutaj dzięki programowi Erasmus, chociaż o Polsce tak naprawdę wcześniej nie wiedzieliśmy wiele. Znaliśmy Quo Vadis, wiedzieliśmy o Stanisławie Lemie. Ale teraz już wiemy, że Opole jest pięknym miastem, Polska jest pięknym krajem z bogatą historią, z fantastyczną przyrodą, no i przede wszystkim z fantastycznymi, przemiłymi ludźmi, których naprawdę uwielbiamy. Jakie widzicie różnice między pracą bibliotekarza w Polsce a w Rumunii? Na pewno nasza praca ma dużo wspólnego, ponieważ obcujemy z czytelnikami, kładziemy książki na półki, ale też są na pewno pewne różnice. To są na pewno różnice zarówno finansowe, jak i lokalowe, różnice dotyczące współpracy z autorami. W naszych bibliotekach są przede wszystkim książki, natomiast zauważamy, inspirujemy się tym, co widzimy w Polsce, że możemy trochę tych książek przesunąć do magazynów. One oczywiście ciągle będą dostępne dla czytelników. Ale tę przestrzeń w bibliotece możemy przeznaczyć na ludzi, na przykład na warsztaty czy na spotkania. In general there are similar works. Jak wygląda czytelnictwo w Rumunii? Kto czyta najczęściej? No myślę tutaj o grupach wiekowych, zawodowych, no takie charakterystyce dla waszego kraju. The readers are the same, starting Tak naprawdę każda grupa wiekowa u nas czyta, bo to są dzieci, dzieci z rodzicami, nastolatki, dorośli, seniorzy. Ale dostrzegamy pewien problem, to znaczy ludzie pracujący na pewno czytają trochę mniej. Working people read less. I każda grupa wiekowa czyta z innego powodu. Dzieci na pewno czytają dla przyjemności. I rodzice tych dzieci czytają, żeby też wspomóc się w wychowaniu własnych dzieci. Seniorzy na pewno czytają dla zachowania sprawności intelektualnej. No, są też na przykład młodzi ludzie, studenci, którzy po prostu czytają, żeby się uczyć. Czy książka elektroniczna też w Rumunii zastępuje tę książkę klasyczną, na którą chociażby tutaj patrzymy? Książki elektroniczne na pewno mają swoje zalety, ale myślę, że w Rumunii ciągle bardziej popularne są książki tradycyjne, czyli takie, których można dotknąć, których można powąchać i są też na przykład dobrym prezentem. Tasting the paper for a gift, that's great. If you ask me personally, ja zdecydowanie też wolę książki tradycyjne. Jakie książki obecnie są takimi największymi przebojami, zarówno literatury rumuńskiej, jak i światowej? Co się najchętniej wypożycza? Myślę, że takich rumuńskich autorów będzie kilku. Są na tyle popularni, że będzie też można znaleźć ich książki w polskich bibliotekach. Mircea Cărtărescu. Jednym z nich na pewno będzie Mircea Cărtărescu, który zdobywa obecnie wiele nagród. A drugi to Matej Wiśniek, który pisze po francusku. Kolejnymi są Doina Ruști oraz Dan Lungu, których teksty również są tłumaczone na wiele języków. The world literature prefers
our north literature. A z takich światowych pisarzy to na pewno bardzo chętnie czytani są w Rumunii pisarze nordyccy, skandynawscy. Także amerykańscy. No, takim hitem na pewno jest Colin Hoover. Colin Hoover's books and still American is. A także Delia Owens, Stephen King, no i dla nastolatków oczywiście J.K. Rowling. Kids, yeah, you're right.